gdy walczył z Mariuszem Pudzianowskim. Jeżeli McGregor chciał zdobyć dwa pasy UFC, to musiała to być jego obsesja. Kontuzje nauczyły mnie dużo większej cierpliwości. Pracowitość jest niezbędna w każdej dziedzinie życia. Szymon Kołecki, medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów, a teraz zawodnik MMA. Jak to się stało, Szymon, że taka zmiana? To jest dość mocno skomplikowane. Mam nadzieję, że mamy chwilę czasu, żeby to wytłumaczyć, ale dosyć dawno temu już myślałem o tym, że jak zakończę karierę ciężarową, to spróbuję swoich sił w MMA. Później moje życie się mocno pokomplikowało, bo ciężar musiałem skończyć z powodu poważnej kontuzji. Miałem wiele operacji kolana i w ogóle odszedłem od sportu. Natomiast jak skończyłem 35 lat, to ciągle jeszcze miałem gdzieś jakieś tam ukryte marzenia, żeby spróbować jeszcze w sporcie coś zrobić i stwierdziłem, że to jest ostatni moment, no bo 35 lat to już jednak ten zegar biologiczny już idzie wstecznie i mówię, za chwilę to już będzie naprawdę za późno i podjąłem decyzję, że spróbuję trenować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Mówisz kontuzje, jakieś problemy. Jak sobie z tym w ogóle poradziłeś psychicznie? To jest... W ogóle kontuzje to jest bardzo duża szkoła życia, bo kiedyś dla mnie tydzień czasu to był ogromny odcinek i z dużą niecierpliwością czekałem na coś, co ma być za tydzień, a kontuzje nauczyły mnie dużo większej cierpliwości. Później ja już na przykład przygotowywałem się do imprezy, która miała być na przykład za półtora roku i potrafiłem to dosyć swobodnie rozplanować i nie było to dla mnie problemem. Kontuzje dużo mnie nauczyło, one też się, ja na szczęście też nie miałem takiej kontuzji, że z dnia na dzień ona przyszła i mnie wykluczyła, bo na początku startowałem, później coraz trudniej mi było, później przyszedłem operację, miałem okres przerwy, potem wróciłem do sportu, także miałem to szczęście, że ona mnie nie wykluczyła całkowicie, ale generalnie to był trudny okres, ale bardzo pouczający. Jeżeli ktoś jest w stanie wyciągnąć wnioski z kontuzji, to jest to okres, w którym się można bardzo wiele nauczyć. Na pewno ja nabrałem bardzo dużo pokory do tego, co robiłem, bo kiedyś ciężary, które dźwigałem na treningach, niewiele dla mnie znaczyły. Natomiast po tych ciężkich kontuzjach nigdy już do tych ciężarów nie doszedłem. I na pewno wyszedłem o wiele mądrzejszy po tych latach zmagania się z problemami zdrowotnymi. No teraz na pewno ciężary nie są ci potrzebne aż tak bardzo, tak jak kiedyś. Czy miałeś kiedyś taki moment w swoim życiu, że już chciałeś powiedzieć stop, nie chcę więcej trenować, chcę się zająć biznesem i tylko to mnie interesuje? Dlaczego się nie poddałeś tak naprawdę? W ciężarach raz tylko w życiu miałem taki moment, kiedy chciałem zrezygnować z treningu. To był bodajże czerwiec 2004 roku, kiedy te problemy z grzbietem już od prawie 3 lat mi dokuczały i przygotowywaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich i ja chciałem startować w kategorii wyżej i nie byłem w stanie na tyle ciężko trenować, żeby poprawiać swoje rekordy, bo w wyższej kategorii musiałem dźwigać więcej aniżeli w 94. I w dodatku co chwilę się odnawiały kontuzje. Pamiętam, byłem na zgrupowaniu w Giżycku, przygotowywaliśmy się do Mistrzostw Polski i ten grzbiet mocno mnie znowu zabolał i już wtedy stwierdziłem, że skoro zostaje no 3 miesiące, niespełna 3 miesiące do igrzysk, to nie dam rady się przygotować już i kończę, bo już mam tego dość. I podziękowałem trenerowi, wyjechałem z tego zgrupowania. Nie pamiętam, jaki to był dzień, ale to był środek tygodnia. Przyjechałem tego samego dnia do Ciechanowa, ale następnego dnia już byłem na treningu. Za tydzień startowałem, za tydzień i kilka dni startowałem w drużynowych mistrzostwach Polski w lidze. Później 3 tygodnie później na Mistrzostwach Polski, ale na igrzyska nie udało mi się de facto przygotować. Ale faktycznie przez te wszystkie lata mojej przygody sportowej tylko raz w życiu chciałem zakończyć treningi ciężarowe. Okej, czyli silna wola. A powiedz mi, jakie cechy charakteru uważasz, że trzeba mieć, żeby odnosić sukces w życiu? Nie mówię tutaj też stricte o sporcie ogólnie, prawda? Bo jednak ludzie robią różne rzeczy, ale też często się poddają. To na pewno nie jest takie proste, żeby zdiagnozować, które cechy charakteru są niezbędne. Natomiast pewnie w różnych dziedzinach różne są potrzebne. Niemniej jednak chyba we wszystkich jest potrzebna duża cierpliwość, bo raczej nigdy się nie osiąga sukcesu z dnia na dzień.
na pewno wytrwałość w dążeniu do celu, bo zawsze są przeszkody, czy to jest sport, czy to jest życie osobiste, to zawsze są jakieś potknięcia. Nie da się, to nigdy nie jest tak, żaden mistrz olimpijski, żaden mistrz świata, ani Michael Phelps, ani Usain Bolt, ani Diego Maradona, czy Leo Messi, oni nie mają prostej ścieżki, podczas której coś im nie wyskoczy. Absolutnie nie, zawsze są jakieś problemy, ale myślę, że jeżeli się ma mocno obrany cel i takie nastawienie, że muszę do niego dojść, to chyba jest taka ważna cecha. Oczywiście pracowitość jest niezbędna w każdej dziedzinie życia. Ktoś kiedyś powiedział, że talent trzeba mieć, ale do pracy. I naprawdę dyscyplinie, którą ja uprawiałem i wydaje się, że w MMA, które ćwiczę od niedawna, bo dopiero od 2 lat, myślę, że też najistotniejszy jest talent do pracy. Naprawdę trzeba wykonać ogromną ilość pracy, żeby cokolwiek zdobyć. Mhm. Ja kiedyś usłyszałem takie słowa, które powiedział Conor McGregor, że on nie ma talentu, ale on ma obsesję. I jak ty uważasz, ta obsesja jest dobra, czy niekoniecznie? Myślę, że jest w tym powiedzeniu coś dobrego. Jeden człowiek nazwie to obsesją, drugi nazwie to celem życiowym. Ale cel życiowy musi mieć znamiona obsesji. Ja kiedy już byłem dzieckiem, moją obsesją było tylko i wyłącznie Mistrzostwo Olimpijskie. Kiedy kończyłem karierę bez tego złotego medalu, to uważałem, że zmarnowałem 20 lat podnoszenia ciężarów i wszystkie inne rzeczy, które osiągnąłem, nic nie znaczą przy tym, co miałem osiągnąć. I to faktycznie też jakaś była obsesja. I no, cel musi mieć znamiona obsesji faktycznie, jeżeli to jest trudny cel. Mhm. Bo jeżeli sobie dajemy takie bardziej realne cele, to oczywiście czy takie bardziej codzienne, jakieś takie niewymagające aż takiego poświęcenia, to jest zupełnie inna historia, ale jeżeli McGregor chciał zdobyć 2 pasy UFC, to musiała to być jego obsesja, bo tego się nie zdobywa codziennie. Jasne. Czy ty masz jakąś swoją obsesję na ten moment? Taki mega duży cel? Nie, ja już swoje cele takie życiowe, sportowe zrealizowałem, bo po odejściu ze sportu okazało się, że powtórzone badania antydopingowe zdyskwalifikowały mojego przeciwnika i przyznano mi w końcu złoty medal. I od momentu, kiedy zobaczyłem zmianę w protokole, który można znaleźć na stronie Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów, w protokole z Igrzysk Olimpijskich, gdzie byłem na pierwszym miejscu, od tego momentu zostałem sportowcem spełnionym i naprawdę już od wtedy mi już niczego nie brakuje. Mam oczywiście cele, ale one już nie są połączone z obsesją. Ja bardzo ciężko trenuję, mocno się poświęcam, przygotowuję, ale jeżeli byłaby taka potrzeba, to w każdej chwili mogę powiedzieć stop, no bo już nie ma rzeczy, które mi są niezbędne w sporcie. Mhm. A jaki masz teraz cel? Teraz za 6 tygodni bodajże około walczę, będę miał swoją debiutancką walkę na KSW. Będę walczył z Mariuszem Pudzianowskim. Umowę z KSW podpisałem na 4 walki i moim celem jest wygranie tych 4 walk. No, tak bym chciał, by ta moja przygoda się potoczyła i generalnie podpisując tą umowę zakładałem, że prawie na 100% to jest jak gdyby koniec mojej kariery sportowej. Co będzie dalej? Oczywiście to nie jest tak, że furtka jest zamknięta, ale no już za 2 lata będę miał 39 lat i myślę, że to będzie już taki moment, żeby powoli myśleć, czy w ogóle myśleć o tym, żeby zakończyć przygodę ze sportem, ale chciałbym zakończyć w dobry sposób, czyli wygrywając te walki. Jak radzisz sobie z treningami i z czasem dla rodziny? Bo to jest jednak wymagający sport. Czy łatwo to połączyć? Bardzo trudno jest połączyć takie poświęcenie sportowca i życie rodzinne. Robię co mogę. Generalnie w poniedziałki rano wyjeżdżam trenować, wracam w czwartki koło 16-17, czyli od czwartku popołudnia do poniedziałku rano jestem prawie że w domu, bo w piątki, kiedy dzieci idą do szkoły, no to ja mam tam około 4 godzin treningu. Później jestem już w domu, w soboty one ćwiczą za ścianą u Agnieszki Grzejdy, tańczą w grupie artystyczno-akrobatycznej Freak Show. Ja trenuję na sali, później trochę na mnie muszą poczekać i generalnie też mam już czas dla nich i niedzielę również. Ale no, jest to trudne, wolałbym cały tydzień być w domu, ale też przede wszystkim moja żona jest tutaj największym wsparciem, bo ona nigdy mi
nie zarzuca tego, że mnie w domu nie ma, wszystkie obowiązki przyjmuje na siebie, wie, że też to, co robię, to jest budowanie dalszego zabezpieczenia przyszłości naszych dzieci, jakby kontynuacja to, co udało mi się zdobyć czy zarobić w podnoszeniu ciężarów, to na pewno było czymś dobrym, co pozwoliło spokojnie patrzeć w przyszłość, a teraz jak gdyby też patrząc na aspekt finansowy, mogę to jeszcze poszerzyć i myślę, że dlatego ona też nie ma do mnie o to żadnych pretensji. Poza tym też wie, że to nie potrwa w nieskończoność, także tak jak mówiłem, planuję pod koniec przyszłego roku wstępnie, że to będą moje ostatnie walki i później mam nadzieję już przejść na sportową emeryturę. Czyli napędza Cię w tym momencie głównie pieniądz? Nie. Ja już wielokrotnie, jak byłem o to pytany, co mnie ciągnie w MMA, to zawsze wskazywałem co najmniej 3 czynniki. Pieniądze są oczywiście jedną z nich. Wyzwanie sportowe to jest drugie i ciężkie treningi oraz adrenalina, która się z tym wiąże, to jest trzecie. Pewnie gdyby któregoś z tych czynników zabrakło, to możliwe, żebym MMA się nie zajął. Dla samych pieniędzy na pewno MMA nigdy bym nie uprawiał, bo gdyby mnie męczyły treningi i zniechęcały i były dla mnie czymś tak trudnym, że nie lubiłbym tego, to nie byłbym w stanie tego wykonać. No, ja uważam, że mam dwie ręce i jestem w stanie zarabiać pieniądze w różnych miejscach. Mało tego, jak miałem 13 lat, pracowałem z ojcem na budowie. Ja umiem tynkować, umiem kłaść płytki, trochę murować, wiele, wiele różnych innych rzeczy robić. Także jakbym miał zarobić na rodzinę, to nie muszę robić rzeczy, których bym nienawidził. Natomiast bardzo lubię trenować, bardzo mi się podoba MMA. Oczywiście są też trudne momenty, ale to w każdej dyscyplinie, tak jak już też wspomniałem. I to, że mogę połączyć te ciężkie treningi z adrenaliną, z wyzwaniem sportowym na gali i z dużymi pieniędzmi, powoduje to, że MMA trenuję. Wiele lat trenujesz, masz silny charakter, na pewno psychika jest tutaj, no, odgrywa bardzo dużą rolę. Jak myślisz, czy można to połączyć z biznesem? Czy jeżeli ktoś odnosi sukcesy w sporcie, będzie też dobrym biznesmenem? Czy to ma jakieś przełożenie? Nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Znam wielu sportowców, którzy dobrze sobie poradzili w biznesie, ale znam większą liczbę sportowców, którzy są świetnymi pracownikami na ważnych stanowiskach dla dużych biznesmenów. Dlatego, że sportowiec, jeżeli osiąga sukces, z reguły to jest poukładany i pracowity człowiek i jest później taką wartościową jednostką, nawet w dużej firmie. Znam kolegów, medalistów olimpijskich, którzy pracują w korporacjach i kierują dużymi zespołami. Natomiast to nie do końca tak musi być, bo też znam wielu, którzy jak zakończyli przygodę ze sportem, bardzo wielu, którzy sobie w ogóle w życiu nie poradzili. Dlatego, że jak ktoś trenuje 20 lat sport od 10 roku życia i ma 30 lat i kończy i trafia do normalnej rzeczywistości, to on nie wie, co się dzieje. Ja miałem kolegę, medalistę olimpijskiego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego, który chciał kandydować z innego kraju, który chciał kandydować na posła, to on zadzwonił do, już nie pamiętam, kto się zajmował jego kontem, żeby sprawdził, ile ma pieniędzy na koncie, bo on musi oświadczenie majątkowe wypełnić przed wyborami. Nie bardzo sobie umiał z tym poradzić. Trenerzy mu mieszali odżywki, no dobrze, że karty bankomatowej umiał używać. No, okay. Po prostu nie każdy jest przygotowany do tego i nie każdemu będzie dane zrobić wielką karierę, ale na pewno ci, którzy mają twardy charakter, łatwiej się przestawią. Bo to też nie jest tak, że wszyscy świetni sportowcy mają twarde i niesamowite charaktery, bo to są też normalne istoty i może mieć wielki talent i ten talent może przeważać trochę charakter, a kiedy się zderza z rzeczywistością, może dojść do jakiegoś podłamania, często dochodzi do jakichś nałogów i dużych problemów, także to nie jest zero-jedynkowa sytuacja, że ktoś jest świetnym sportowcem z mocnym charakterem, to na pewno będzie świetnym biznesmenem. Na pewno nie, ale ja z doświadczenia wiem, że po sporcie, który uprawiałem wiele lat i który teraz uprawiam, takie problemy dnia codziennego nie są niczym jakimś takim strasznym. Dużo łatwiej jest później zajmować się innymi rzeczami i łatwiej jest je znosić, na pewno przynajmniej mi. Czy jest coś w Twoim życiu, czego żałujesz? Żałuję, że poszedłem w 2008 roku 4 listopada na operację kolana.
bo miałem przeciążenie więzadła rzepki i bardzo chciałem się szybko wyleczyć. Ono od 2 lat mi dolegało i chciałem się szybko już wyleczyć. To było po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. I chciałem szybko wrócić do treningów, bo na tych igrzyskach byłem drugi, ciągle byłem niespełniony. Chciałem w końcu wygrać Mistrzostwa Świata, które miały być za rok. I poszedłem na ten zabieg i w wyniku tego zabiegu została uszkodzona moja noga. Później miałem chyba 8 czy 9 operacji poprawkowych. To już się nie udało nigdy przywrócić do jakiegoś przyzwoitego stanu. Z poważną kontuzją odszedłem ze sportu po 2 latach operacji i rehabilitacji. I żałuję tego, że tam poszedłem, tym bardziej, że moja żona mówiła, żebym tam nie szedł, tylko pojechał sobie do jakiejś zagranicznej kliniki to zrobić, ale uważam, że to jest tak prosty zabieg, że nie da się tego zepsuć, a niestety skończyło się tragedią. I tego na pewno w życiu bardzo mocno żałuję, natomiast jakichś innych, poważniejszych rzeczy chyba nie. Okej, okay, a czy uważasz, że jest jakiś przepis na to, żeby niczego w życiu nie żałować? Nie wiem, jakby był taki przepis, to bym nie żałował, a żałuję. Nie wiem, znaczy ja inaczej uważam i zgadzam się z powiedzeniem, że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. I uważam, że to jest, bo często jest wiele powiedzonek, które tłumaczy nasze słabości czy nasze złe zachowania i jest po prostu naciąganiem rzeczywistości, żeby samemu siebie przed sobą nieraz wytłumaczyć. Natomiast to powiedzenie uważam za absolutnie dopuszczalne, bo jeżeli ktoś coś robi, a często robi rzeczy nowe, to ma prawo popełnić błąd. Najważniejsze tylko, żeby z błędu wyciągać wnioski. Czy uważasz, że trzeba godzić się z tym, co przyniesie życie, czy bardziej walczyć o swoje? To zależy, co komu przynosi życie. Zdarzają się, ja już się nauczyłem, naprawdę w życiu miałem wiele sytuacji. Już trudno mi teraz powiedzieć, dokładnie, ale, znaczy, bo miałem ich wiele, ale na przykład nie wiem, rozwiązuje mi się jeden kontrakt sponsoringowy, który tam powiedzmy jakiś miał duże wartości i tak dalej. Jest taka chwila podłamania i coś tam się powiedzmy dzieje. Za chwilę jest jakaś oferta zupełnie czegoś innego, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego i tak dalej. Innym razem coś kupuję i mówię, kurde, za dużo trochę kasy wydałem, bo w sumie to nie jest mi niezbędne i nie wiem po co to kupiłem. Mówię o takich jakichś większych pieniądzach. Za chwilę dostaję telefon, że w sumie prawie tyle mam jakiegoś zwrotu podatkowego, czy coś, o czym nie wiedziałem i to się gdzieś tam wyrównuje. Także czasami też się nauczyłem, że nie warto jest trzymać się jakoś tak paznokciami, wbijać w jakieś niektóre sytuacje. Teraz trzeba je puścić, niech sobie lecą, czy to są życiowe, czy treningowe, czy finansowe, czy obojętne jakie. Bo też mnie nauczył Stefan Maciejewski czegoś takiego, że każdy człowiek sobie w życiu powinien poradzić i jak nie tą drogą, to inną. Natomiast oczywiście z tym walczyć o swoje, to też zależy w jakiej sytuacji, bo jeżeli coś sobie wypracujemy i na to no, bardzo mocno zasłużymy i ktoś chce nam to odebrać, to oczywiście to wtedy wymaga innej postawy, ale trudno mi tak jakby przykład teraz podać. Rozumiem. Takiego walczenia o swoje. Rozumiem. Chodzi mi o to, czy jeżeli powiedzmy człowiek, który nic w życiu nie osiągnął, bo tak naprawdę próbuje coś cały czas zrobić i mu nie wychodzi, czy w końcu ma się poddać i powiedzieć, no nie dam rady, czy bardziej... Ja o tym rozmawiałem ostatnio, nawet nie o tym, że ktoś coś próbuje robić i mu nic nie wychodzi. Jeżeli ktoś coś próbuje robić, to mu wyjdzie to lepiej lub gorzej. To raczej nie jest tak, że totalne zero. Rozmawiałem o tym z synem, z Danielem, bo on trenuje od dosyć długiego czasu, ale nie osiąga takich wyników, jakie by chciał. I kiedyś jeden chyba z szefów Toyoty mi powiedział, że Japończycy wymyślili taki bardzo prosty wzór i według którego Toyotę prowadzili, czyli takie koło, że stawiasz sobie cel, później wykonujesz ten cel, później analizujesz, na ilu procentach wykonałeś ten cel, a później jako czwarte nanosisz poprawki do tego, co wykonałeś, żeby znowu dojść do tego celu. Nie? Także jeżeli ktoś coś robi i nie udaje mu się zrealizować tego celu, musi przeanalizować dlaczego. To jest, ja uważam, że no, logika i matematyka nie bez powodu są ważnymi czynnikami naszego życia. To nie jest tak, że ktoś pracuje i praca nie daje efektów. Jak nie daje efektów, to z jakiegoś powodu. Jeszcze raz też musimy rozgraniczyć cele, jakie sobie zakładamy, bo jak ktoś chce osiągnąć i zdobyć 2 pasy UFC i mu się nie uda, to jest trudno to rozłożyć na czynniki pierwsze. Ale jeżeli ktoś chce zrobić 3 prezentacje na pojutrze, a wyszła mu tylko 1 w pracy,
no to już musi się zastanowić, dlaczego mu wyszła tylko jedna i dlaczego nie udało mu się zmieścić w ciągu 2 dni, 3 prezentacji. Mhm. No, to jest jakby zupełnie inna skala i też trzeba zawsze swoje potrzeby, swoje wymagania dopasować do siebie, do swojej osoby, no, i to przeanalizować. Mhm. Jak dalekie i ambitne cele mamy sobie stawiać i jak radzić sobie z tymi przeciwnościami? Na pewno zawsze cel sobie trzeba stawiać większy, aniżeli wydaje nam się, że jesteśmy w stanie osiągnąć. To na 100%. Jeżeli sportowiec jedzie na Igrzyska Olimpijskie i on marzy o tym, żeby się wcisnąć na brązowy medal, to praktycznie nie ma na niego szansy. Musi wierzyć, że wygra złoto. Musi. Bo ja mówię teraz o sporcie. Jest tak ścisła rywalizacja, że takie punktowanie trzeciego miejsca jest praktycznie na straconej pozycji. Jeżeli ktoś jedzie walczyć o złoto i mu to nie wyjdzie, to kończy na 2. albo 3. miejscu. Czasami może skoczyć poza podium, ale jeżeli miał w nastawieniu złoto i się przygotowywał do tego i miał realne podstawy, żeby o tym myśleć, to praktycznie jest pewne, że w tej trójce się znajdzie i wtedy nie ma jakiegoś większego rozczarowania. Podobnie jest z celami. Oczywiście też nie może być tak, że jak celu nie zrealizujemy, to sobie podetniemy żyły. Absolutnie nie, no bo to też trzeba porażkę, też trzeba umieć przyjąć i sport bardzo tego uczy. Naprawdę wiele niepowodzeń w sporcie pozwala później zupełnie inaczej patrzeć na wszystko w życiu takim codziennym. Ale na pewno, jeżeli właśnie mamy jakieś wobec siebie oczekiwania, czy ktoś wobec nas je stawia, to nie bójmy sobie stawiać jakiegoś większego celu. Najwyżej go dnia zrealizujemy, zastanowimy się, dlaczego nie zrealizowaliśmy, ale na pewno cel nie może być takim postawionym minimum. Jeżeli chcemy sobie tylko, powiedzmy, przeżyć swoje życie, to okej, bo to wszystko naprawdę zależy od tego, kto czego chce. Jeżeli chce osiągnąć coś wielkiego, to musi sobie postawić wielki cel. No, najwyżej go nie zrealizuje. No. Gdyby McGregor sobie stawiał za cel tylko dostanie się do UFC, no to by nie był zdobywcą 2 pasów, 2 kategorii. To naprawdę. To prawda. Czy według Ciebie jest jakiś konkretny przepis na sukces? Kiedyś kolega mi powiedział, że są 3 przyczyny wypadków samochodowych. Alkohol, prędkość i jeszcze raz prędkość. Natomiast w sporcie myślę, że jest praca i jeszcze raz praca. A w biznesie? Nie zupełnie tak. No inaczej, w sporcie jeszcze myślę, że musi być wizja i w biznesie też. I to myślę, że i w jednej i w drugiej dziedzinie oprócz tej pracy ciężkiej musi być wizja. Cel, a później praca. Tylko cel sobie obrać. Realny nie jest rzeczą skomplikowaną, bo wymaga jakiejś analizy, zastanowienia się, jakie mamy narzędzia do tego, żeby ten cel osiągnąć, w jakiej perspektywie czasowej, jak sobie tamtą drogę wytyczyć i kiedy się kończy zakładanie tych wszystkich planów, to zaczyna się najcięższy etap. I wtedy jest tylko praca, praca i praca. Często bardzo trudna, nieraz nie dająca na początku efektów, ale potem znowu jest praca i jest bardzo trudna. Praca jest najważniejsza. Szymon, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, jestem tego pewny, że zainspirujemy wiele osób tą rozmową. Ja ze swojej strony życzę Ci powodzenia. Trzymam kciuki za walkę w marcu i na pewno będę osobiście oglądał. Jeszcze zanim się pożegnam, przytoczę taką jedną sytuację, bo kiedyś miałem poważny problem z kręgosłupem i generalnie eliminowało mnie to z podnoszenia ciężarów, natomiast poszedłem do takiego profesora w Warszawie, który powiedział, że on mi tak zoperuje w innowacyjny sposób kręgosłup, że będę mógł wrócić do podnoszenia ciężarów. I nikt nie dawał mi w sporcie na to szans. I zoperował mi to, półroczną przeszedłem rehabilitację, wróciłem do sportu, zdobyłem wiele medali, w tym medal Igrzysk Olimpijskich. Byłem pierwszym w historii ciężarowcem, który po operacji kręgosłupa wrócił do światowego poziomu. Także uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. To jest kwestia tylko celu, pracy, czasami trochę szczęścia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.